Dzień dobry, witam Państwa w Muzycznym Klubie Dyskusyjnym. Rafał Milcz, Piotr Bartnik i Kacper Ceruch. Dzisiaj piosenka pani Eweliny Lisowskiej, Nieodporny rozum. Co panowie sądzicie o tej piosence? Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy się pan zgodzą. Oczywiście, wydaje mi się, że ten utwór jest bardzo patetyczny. Rzekłbym, że patos wylewa się z niego strumieniami. Tak, tak. Już można to zauważyć w sumie nawet na samym początku, kiedy wokalistka wykonuje czterokrotnie o. Tak, czterokrotne powtórzenie. Tak, tak. Bardzo ekspresywne wrażenie i właśnie... Wyrażenie przyimkowe o charakterze ekspresywnym. Tak, tak, tak. Które świetnie wprowadza w nastrój tego kawałka, w nastrój cierpienia trochę. Tak, tak. Ja właśnie bym tutaj przy tej okazji zauważył takie zdanie, które pani wypowiada. Twoje światło poraziło mnie w dzień. Światło o. Tak, dokładnie. I to jest właśnie taki wyraz cierpienia. Taki wyraz cierpienia tej pani, prawda, że coś ją poraziło. Także myślę, że w takich kategoriach należy przede wszystkim rozpatrywać ten utwór. No i taki smutek bijący z każdej praktycznie linijki tego tekstu. Zasypiam myśląc o tym, jak odezwać się, Mam takie pytanie. Jak myślisz, czym może być to światło? To światło może być rozumiane dwojako, bo myślę, że jest opcja taka, iż jest to faktycznie prawdziwe światło. Takie... Prawie, fotony, no? Tak, widziane. Może to być jednak również taka metafora. Nie wiem, czy się zgodzicie z tego. Ja bym się bardziej skłonił w kierunku światła, prawdziwego światła, bardziej energia, w sensie elektryczność. Tak, i tu kolejne chociażby. Jak to uargumentujesz, przepraszam? Jakiś argument? Tak, tak, tak. Tu w ogóle skłaniałbym się ku takiej opcji, że podmiot liryczny adresuje tą całą piosenkę, ten cały swój smutek do albo elektryka, albo pracownika elektrowni. Ja też myślę o tym myślałem. Tu z tym się zgodził, absolutnie. Śmiała teza. Absolutnie. Jeszcze bardziej, ja przynajmniej tak czuwam, że podmiot liryczny nie płacił rachunków za prąd. Tutaj. Po czym to wnioskujesz? No chociażby potem poraziło mnie w dzień. No, jest to jakaś kara, tak, prawda? Tak. Nawet za niepłacenie tych rachunków. To pierwsza sprawa. Cytat. Nie mam czasu. Nie będę ci słać listów, których już masz pełno w swoim koszu. Może nie jesteś tym kimś, z kim zostałbyś przez parę chwil. I tu, nie wiem, ty Piotrku, to inaczej... Skłaniałbym się do twojej oceny. Myślę, że masz dużo racji w tym, co mówisz. Wydaje mi się też, że może to być albo elektryk, albo pracownik elektrowni. Mamy tutaj bardzo dużo przykładów, właśnie zaczynając już od wcześniej wspomnianego światła, które poraziło ją w dzień. I właśnie odnosząc się do tych niezapłaconych rachunków i tych listów, które cały czas śle do elektrowni, po prostu w pierwszej zwrotce już to jest, że wpadła w niepokój. Wpada w niepokój. Bardzo łatwo można wpaść w niepokój, mając dużo niezapłaconych rachunków. Szczególnie za elektryczność, która jest jakby podstawowym dobrem każdego człowieka, czynnikiem, prawda? Tak. Zgodzicie się ze mną, panowie, prawda? Nie wiem. No i później te słowa w drugiej zwrotce, czyli ale muszę wyjść z mroku, by odzyskać swój spokój, czyli... Mrok, światło, dwie przeciwstawne tak jakby dokładnie sytuacje. Z początku ma to światło, wszystko jest w porządku, jednak gdy dochodzi do tego, że popada w ten mrok... Dokładnie, w tą ciemność. Wszystko się zaburza. I jeszcze tak chciałem was spytać, co myślicie o podmiocie lirycznym? Jaką jest osobą? Czy jest, nie wiem, śmiałą osobą, nieśmiałą? Jak no raczej nieśmiałą, bo zasypiam myśląc o tym, jak odezwać się, czyli chyba nie jest szczególnie śmiała i raczej nie wie za bardzo, co zrobić, prawda? Tak zastanawia się, ale brakuje jakiegoś takiego ruchu, wykonania jakiejś inicjatywy. Mało tego, wydaje mi się, że przez ten brak elektryczności, czyli też światła, zostaje jakby zaburzona taka podstawowa piramida w ogóle całego jestestwa podmiotu lirycznego. Tak, może nawet piramidę pana Abrahama Masłowa przytoczyć, która wyjąć mi to z ust. Dobrze pasować. Myślę, że po prostu niezaspokojenie tej podstawowej potrzeby, podstawy piramidy, albo jeżeli rozpatrujemy to w płaszczyźnie 2D, podstawy trójkąta, prawda? Jeżeli ta podstawa nie jest zaspokojona, nie mogą być zaspokojone kolejne elementy, prawda? I mamy tutaj fantastyczny przykład. Szuka tego, co zwą pozornie szczęściem. Nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb,
Może być szczęśliwe, prawda? Dokładnie. Nie masz... Co jeszcze jest tak. Ciekawsze, tutaj można dostrzec, że najprawdopodobniej podmiot liryczny mieszka niedaleko elektrowni. Tak, bo sama mówi, że jesteś niedaleko gdzieś, prawda? Czyli myślę, że to jak najbardziej te słowa mogą nam to mówić, że to jest taki paradoks troszeczkę, że właśnie osoba, która nie ma elektryczności, jakby znajduje się bardzo blisko źródła tego prądu, prawda? Tego elektryka. I problem może zostać błyskawicznie po prostu tak rozwiązany, jednak nie jest. Ale brakuje tej inicjatywy, to jest jednak... I tutaj tak, nie, może już dojdźmy do puenty tego wszystkiego, tego całego pięknego utworu. No, że jeżeli nie są zaspokojone podstawowe dobra, takimi jak jest właśnie prąd, nie wiem, no to jest telekomunikacja, tak. To człowiek nie może być szczęśliwy. Nie może być. Człowiek jest na... Mamy na to jak nieodporny... A na dodatek? Na dodatek cały czas spotyka się ze swoim właśnie źródłem problemu. Właśnie to, o czym wspomnieliście wcześniej. Tak, to, co ją najbardziej boli, czyli spotyka pewnie co dzień, albo nawet kilka razy dziennie tego elektryka w drodze. Gdzieś tam mijają się, przychodzą, spotykają się, ona cały czas go widzi. Myślę, że to też może być... I sama pani Lisowska właściwie puentuje też na końcu, bo mówi, że nie musisz przynosić mi wianków i bzów, wystarczy mi, że jesteś tu. Czyli po prostu... A jeszcze wcześniej była... namieszałeś w mojej głowie. Tak, i myślę, że tym trochę nieoptymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze rozważania na temat tego utworu. A panie Ewelinie życzymy, nie wiem, zapłacenia rachunków. Tak, i elektryczności, która jest tak potrzebna w dzisiejszych czasach. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję.